Yet another fantasy title. Rogalik z jajcem. Kiedyś była taka gierka, którą ogrywaliśmy na kanale, może pamiętacie, a może nie. Rustler, polskiego studia. I ta gra dosyć mocno przypomina zarówno pod względem mechaniki, widoku izometrycznego, takiego rzutu w stylu oldschoolowy GTA z góry, z helikoptera. I też właśnie ten humorek taki z jajcem. Takie śmieszki z Władcy Pierścieni, smoki latające nad miastem, które zamiast palić to miasto, to srają na przechodniów. Może być ciekawy. Jest to oczywiście kolejne demko, które sobie wybrałem w Steam Next Feście do przetestowania. Może gierka na tyle mnie urzeknie, że wyląduje na zaszczytnej liście gier, które będę oczekiwał na mojej wishliście. Nowa gra. Hej, szukasz gier? Najlepiej w atrakcyjnych cenach? Wbijaj na G2A, gdzie okazja goni okazję. Kupując od zaufanych sprzedawców, znajdziesz czego tylko dusza zapragnie pośród tysięcy tytułów. Specjalny link z promocjami znajduje się poniżej w opisie tego filmu. A jeśli content na kanale to za mało, wbij na mój Instagram, gdzie zamieszczam zdjęcia z mojego życia, a na stories wchodzę w interakcję ze społecznością, więc zostaw po sobie followa. Nasza opowieść zaczyna się jak wiele innych. Było sobie raz piękne królestwo rządzone przez mądrego króla. Niestety takie szczęście nigdy nie trwa długo. Pojawił się smok, który począł niszczyć co popadnie. Król ruszył na czele swojej armii do jego leża. Dumnie uniósł miecz swoich przodków. Smok się tym nie przejął. Pożarł monarchę, jego miecz i większość jego rumaka. Teraz królestwo jest pogrążone w chaosie i w lęku przed smokiem. Niektórzy jednak mówią o pewnym proroctwie. Pewnego dnia nadejdzie wybraniec, który przywróci porządek. Większość proroctw to kompletne bzdury. Akurat to jest prawdziwe. Ale wybrańcy nie zawsze są tacy, jakby się człowiek spodziewał. Klimacik. Znowu w domu po tylu latach. To już nie ten sam kraj, co pamiętasz z dzieciństwa, chłopcze. Anarchia, korupcja, bandyci za każdym rogiem. Kiedy smok pożar króla, wszystko zeszło na psy. Słyszałem, ale już nie mogę zawrócić. Widziałeś tych strażników, którzy mnie gonili? Ciąży często się wścieka, ale jeszcze nie widziałem, żeby ktoś go aż tak rozeźlił. Co ty tam narobiłeś? Nic, to jego córka mnie zaprosiła do pałacu, a on tam czekał z kuszą i trzema ludźmi. Moja rada, nie myśl już o niej. Jak sobie przypomnę tych strażników, to coś mi się wydaje, że jej tatko nie wierzy w prawdziwą miłość. Co masz w tej skrzyni? A, to i owo na handel, na festiwal, który miejscowi jutro robią? Jak się frajerzy trochę rozkręcą i zabawią, to płacą dwa razy więcej. Zaraz, czyli wszystko schodzi na psy, oni sobie świętują? Mają ten festiwal co roku, tańce, maski i wielki pomnik wybrańca, który pokona smoka, przywróci porządek i inne takie. Rybka. Jest jakieś proroctwo, że ma tędy przyjeżdżać. Na mój rozum to wszystko wymyślił ten stary pijak Grindalf. No ale ludzie lubią proroctwa i lubią się nawalić. No to mają festiwal. Dobra, jesteśmy na miejscu. Ja się prześpię gdzieś przy tratwie. Lepiej tu się nie kręcić po ciemnicy. Raz kozie śmierć, ja pójdę. To jest pogranicze. Ludzie księcia mogą mnie tu jeszcze ścigać. Nie będę bezpieczny, póki nie przejdę. Powinienem ci chyba podziękować. Powiedziałem kiedyś twojemu staremu, że będę miał na ciebie oko. Powodzenia. Na dziś nie mam, bo tworzyć mapę świata. Wygląda sporaśnie. Pimp my horse. To nawet chyba w Rustlerze było, nie? Pimp my horse, jak jeśli dobrze pamiętam. O kurka, chłopczyk się zagubił. Trochę za wcześnie na festiwal, wiesz? Przeziębienie złapiesz albo dwa. No pokaż, na co się stać. O kurwa, iść. No ty. No i pasuje. Nastukani. Inoros. Człowiek huragan. Naciśnij spację, że zrodził mnik. Dobra. Ojej, to był błąd. Takie rzeczy się nie robi na naszym terenie, chłopczyku. Zwłaszcza jak nie masz broni. Wiesz co? Broń akurat mam. O. Podczas gdy znajdziesz różne rodzaje broni, użyj kółko mysza, aby zmienić aktualnie aktywną broń. Iść. Fajnie też, że się takie ten oko robi, nie? Wokół postaci, że jak tam gdzieś zejdziesz, to widzisz się. Spoko, kamera pracuje. O, wejdę tu i od razu kamera się tiltuje. O! Te chłopaki nigdy nie były zbyt lotne, ale i tak. Dobry jesteś. Tylko widzisz, zawsze się znajdzie ktoś lepszy. Kurwa, zobaczymy, co on tam ma w kieszeniach. A po wszystkim podrzucimy go do chlewa. No i zaklęcie rzucił i... Pobudka, dopiero południa, a ty już leżysz? Miałeś uciekać, a nie chlać jak Palladyn na urlopie. Jak Palladyn na urlopie. Okradli mnie, wzięli wszystko. Nie mam ani grosza, nie mówiąc o mieczu. Pięknie, okradli złodzieja. Mam gorsze wiadomości. Strażnicy księcia tu są i próbują ci wywęszyć. Muszę się przedostać przez pogranicze do mostu. Bądź cicho i ruszaj. Ja zbadam teren. O,
Oczywiście, strażnicy są. Wejdziesz w pole widzenia? No, wiadomo, wiadomo. Dobra, Nara. No dobrze, kawałek już zaszedłeś. Na razie było łatwo, dalej jest ich więcej. Cudnie, może jakiś pomysł, jak się przemknąć? Świętuj, baw się jak inni, masz tu maskę. Jesteś pijany, tak? Zapicie się, zabiorę, jak już będziesz bezpieczny za mostem. Strażnicy szukają zbiega, nie imprezowicza, tak? Zakładaj. Jak wyglądam? Wspaniale, teraz cię nie rozpoznają. Chyba, że podejdziesz naprawdę blisko. Powodzenia, chłopcze. Gdyby coś ci się stało, twój ojciec by mnie zabił. Wiem, nie żyje, ale to by go nie powstrzymało. Jakie to są dialogi w ogóle. A co się dzieje, ty? Dostań się do bramy. No jestem przy bramie. Oho, tych dwóch łatwo nie ominę. Muszę się gdzieś ukryć i pomyśleć co dalej. Tracimy czas. Tutaj go nie ma. A poza tym nie powinniśmy się tu kręcić. To nie jest teren księcia. Pogranicze, cholera. Ale sam powiedz, ty byś uciekał do takiej dziury, gdybyś miał wybór? Pieprzona północ. Zobacz jaka figura tu sobie stoi. Wybraniec, który zabije smoka. Wygląda jak kawał gówna. Nigdy nie słyszałem, żeby kawał gówna zabił smoka. A zobacz tę klatkę. Widzisz co tam siedzi? Wilk. A niech to bogowie. Oni tutaj jeżdżą na wilkach, leją wilcze siki do kufli i nazywają to piwem. To dzikusy i wariaci, taka prawda. A, nie lubicie wilków, to zobaczymy czy wilk was polubi. O proszę. Dobry wilczek, pokaż im jak to jest na północy. Porządny, solidny miecz, nie ma się do czego przyczepić. Udało się, pograniczy już za mną. Wracajcie do swojego pieprzonego księcia i swoich pieprzonych kurduplastych domków i w ogóle zaczynam nowe życie tutaj, w mojej ojczyźnie. Zaraz, a to co? Tu jesteś, smoczy pomiocie, widzę twój szpetny pysk. To nie pysk, to maska, jestem gościem w masce, w tawernie jest festiwal, uspokój się człowieku. Widzisz? Nie jestem tu po to, żeby się z tobą dyskutować, zmiennokształtny krętaczu. Jestem tu po to, żeby wypełnić modlitwę mojego ludu i objąć należny mi tron i powiesić twój łeb na moim dziedzińcu jako symbol nowej epoki. Jestem wybrańcem zapowiedzianym przez proroctwo i niosę promień, który rozświetla mrok. Kurwa, iść, iść! Dobra, essa jakiegoś rycerzyka marnego. Co to? Szybko, na konia! Pyk! O, dawaj, pełna. Dawaj na tego konia. Znaczy tym koniem. O nie. Gandalf. Ty, ale jakie to jest ładna grafika. Podoba mi się kreska tej gry. Zarówno w tych postaciach, jak i Gandalf. Sir Geoffrey. Smok z plugawej przyrody i używa jej przeciwko swoim wrogom. Nawet leśne drzewa go słuchają. Jeśli go szybko nie zgładzisz. Psiakrew, nie jesteś Sir Geoffreyem, prawda? Ty jesteś... Ja cię znam, twój ojciec był doradcą na dworze, prawda? Lata temu, wygnany. A ty jesteś tym bachorem, który włamał się do mojej pracowni, wieży, wykradł wszystkie świece do rytuału i je zeżarł. Miałem 5 lat, a ten demon nie miał z tobą szans. Ciebie też dobrze widzieć, Grindalfie. Obawiam się, że Sir Geoffrey może trochę... nie żyje. Nie może być, gdzie go widziałeś? Prowadź mnie tam natychmiast. Sir Geoffrey, widzę, że trochę zbladłeś, mój panie, słyszysz mnie? Wziął mnie za smoka i próbował zabić, wiem jak to brzmi. O rety, już po nas, to był nadęty dureń, ale widzisz, on był też wybrańcem zapowiedzianym przez proroctwo. Coś o tym wspominał. Jak ludzie się dowiedzą, że nie żyje, królestwo się zawali, tak po prostu, a smok wszystkich nas pożre. Co robić, co robić? Festiwal musi trwać i jakby się nic nie stało, musimy ocalić nadzieję i moją ojczyznę, naszą ojczyznę. A potem ocalimy ciebie, smok już cię zwietrzył, gdybym nie powstrzymał tych korzeni. Chodź do mojego domu za miastem, tam postanowimy co dalej. Zadanie ukończone. Tak. Doskonale. Dawaj na konia. Jaki ładny w ogóle ten koń, jednorożec taki. No. Aby przychwycić i dosiąść konia lub wozu z jeźdźcem, podejdź i naciśnij F. Kradzież konia lub wozu może zaalarmować policję. Odwiedź jednego ze specjalistów Pimp My Horse, oznaczonych na mapie ikoną pędzla i zgub pościg, nadając swoim koniom zupełnie inny wygląd. Legenda głosi, że każdego, kto wjedzie do licznych kaczych kapliczek rozsianych po całej krainie, czeka nagroda, ale nie wspomina jaka. Chcesz wiedzieć? Uderz w wejście bronią. Niektórzy kapliczek brałem duchy wierne kaczki, pokona je i przeszukaj obżar. Naciśnij E, aby poznać kolejne słowa kaczego języka. Chyba biją mnie! No biją mi tutaj.
Przecież ja nie mam z nimi szans. Ała, było nie fair. Dobra, jadę dalej do tego Grindolfa. Nie mam czasu. A gdzie jest mój koń? Chyba ktoś mi ukradł tego konia, najgorzej. Łe, a ciała wiozą. Dobra jest muzyka w tej gierce, taka fantasy. Chłop na wilku tam jedzie. To, że tu nie można rozmawiać z tymi wszystkimi ludkami. Nieszczęścia chodzą parami. No dobrze, że jesteś. Bez nerwów, bez nerwów. O rety, wszyscy zginiemy. Festiwal wciąż trwa, ludzie muszą wierzyć, że wybraniec wciąż żyje. Następna część to wielki finał, pokaz fajerwerków. Musimy go zrobić. Jeśli dobrze pójdzie, będziemy mieli trochę czasu, żeby pomyśleć co dalej. Tylko mamy pewien problem, skończyła mi się saletra, wszyscy zginiemy. Nie, możemy jej trochę kupić? Mój dostawca Towald Pechowy znowu się w zeszłym tygodniu wysadził. Zwykle to nie problem, w końcu jest nieumarły, ale tym razem wciąż jeszcze nie znalazłem głowy. Kiedyś mieszkała tu taka rodzina niziołków, handlowali zielem fajkowym, saletrą i prochem. Jako dzieciak znałem ich synów, Węca i Winca. Może by ich spróbować. Węc i Winc, powiadasz? Niebezpieczni ludzie, wszyscy zginiemy. Starzy znajomi, zaufaj mi, zaraz wracam. Nie ma mowy, żebyś tak do nich podszedł bez niczego. Oni zawsze przyciągają jakieś kłopoty. Weź ten zwój. To zaklęcie magiczne, zostanę magiem. O tak, to zaklęcie błyskawicy stworzył Herald. Pierwszy barbarzyńca, który poznał sztuki magiczne. Przygotował się do walki ze starożytnym liszem. Brzmi dobrze, czemu nigdy o nim nie słyszałem? Niewielu słyszało o Haraldzie Krwawej Plamie, bo widzisz, to niezbyt potężne zaklęcie, ale nadaje się w sam raz na debiutanta takiego jak ty. Wypróbuję sobie na tych strachach na wróble. Kozak? Fajne. No nic, przynajmniej trochę się będziesz bronił, zanim cię zabiją. Dobrze, pozwól teraz, że zajmę się pochówkiem tego, co zostało z Sir Geoffrey'a. Jeśli przeżyjesz, znajdziesz mnie w moim domu nad jeziorem. Pamiętasz go, prawda? No, znajdź Winca i Wanca. Tam. Kurde, jakiś konik by się przydał. Mogę tego konia tutaj podpierdzielić? Takiego malutkiego? Na 17 piekieł. Co tu się wyprawia? Nie, nie bijcie, błagam. Właśnie tu zmachałem już. Nie mam manę, cholipka. Iś. Dobra, essa. Konik mi się wystraszył. A nie, jest tutaj. Nieważne. Mogę kurczaka? Nie mogę kurczaka zabić. Sadek. O-o. W tych beczkach chyba nic nie ma. Łatwo lamusy porobione. Jaki ładny dom, jak u Hobbita. O, punkty życia odzyskane. Żywce mnie nie weźmiecie do cholery. Znam ten głos, Węc, czy to ty? Ktoś zamawiał trzech mielonych zbójów? O, to na pewno on. Zostaw go. Zostaw ten toj, barania torbo. Spójrz w ogniste oczy swojej śmierci. Więc to ja, przychodzę na pomoc. Zaraz to, o bogowie. No żarty sobie robisz, znikasz bez słowa lata temu, a teraz się nagle pojawiasz? Pomoc nie potrzebuję, ale cholernie dobrze cię widzieć, druhu. Wróciłeś trochę zaszalej, co? To trzeci napad bandytów w tym tygodniu. Ja ich wysadzam, oni wciąż przeważą. W życiu ci tak dobrze nie bawiłem, mówię ci. Bum. O, i gówno stoi to ja wybiło. Większość zapasów zabrali mi w środę. Winca chyba też. Nigdzie go nie mogę znaleźć. Gdzie zabrali saletr, znaczy gdzie wzięli Winca? Muszę go uratować. A skąd mam wiedzieć? Zapytaj tego gościa, który tam właśnie ucieka. Pewnie może pomóc. Jak chcesz go złapać, to wsiadaj na mojego konia. Ja się nigdzie nie ruszam. A gdzie jest ten koń? Schwytaj Zbira i daj mu nauczkę. Gdzie? Gdzie? O kurwa, to jest mój koń. Nie wiem, gdzie on pojechał, daj spokój. Ale bzdura. Tutaj pewnie gdzieś. A jakie pościgi. Ale fajnie się muzyka zmienia co do sytuacji. Dawaj go, hama. Bęk.
zostaw mnie w spokoju, kończę z tym interesem. Jak patrzę, co się tutaj wyrabia, to chyba jednak wolę uczciwe życie. Jakoś przytrzymam. Gdzie zabraliście materiały wybuchowe? Myślałem, że szukasz tego drugiego niziołka. On jest jeszcze gorszy. Wiem, pół dzieciństwa mi zaszło na słuchaniu jego marudzenia. Gdzie on jest? Szukaj go w magazynie w tartaku Packarda, za wąwozem spasłego trolla. I powiedz chłopakom, że będę tęsknić. Mhm. No dobra, no to idę. A właściwie jadę. Mamy intruza, napieprzamy! Aha. Iś! Au. Ła. Dobra, udało się. Ledwo, ale się udało. Trochę zapewnie się tu poczułem w walce z nimi. Bardzo szybko się tutaj dostaje obrażenia. Dobrze, gdzie ta saletra? Nie słyszałem tego głosu od lat. Czy to naprawdę ty? Gadająca beczka, no proszę. Jeśli mnie uwolnisz, pomogę ci znaleźć saletrę. Proszę, zrób to, zrób coś, błagam. Już idę więc. Aż mu z miecza. Wiedziałem, że wrócisz, stary przyjacielu. Widzisz, co tu się w kraju porobiło. Mój brat cię przysłał. Mój brat się chyba dobrze bawi. A ja codziennie płaczę. Nie mam już prawie nadziei, wiesz? Materiały wybuchowe są w ich obozie w czarcim pępku. Możesz sobie trochę wziąć, jak potrzebujesz. Wymorduj ich bez litości. Będę słuchał ich krzyków i tańczył po ich zakrwawionych ciałach, aż padnę trupem, a potem wstanę i jeszcze trochę potańczę. O. To ten, komisarzu. My tu sobie siedzieliśmy, nikogo nie przeskarżaliśmy, a ten przychodzi i zaczyna lać, a my kurde, co się dzieje? Czy pobił pan obywateli, którzy leżą na terenie tego magazynu? To bandyci, porwali mojego przyjaciela, ratowałem go. Nie pytam psia krew, kim oni są. Pytam, czy pan ich pobił. Może i są, jak pan to określa, bandytami, ale są również przyjaciółmi prawa i porządku. Ich przywódca, Łapignat Wielki, jest znany z tego, że wspiera straż finansowo dość regularnie. Mam taką propozycję. Ruszaj stąd dupę, ale już dam ci kilka sekund forów. A potem wysłałem za tobą chłopaków z drogówki za napaść za niewinnych panów. A chłopaki z drogówki lubią sobie kogoś pogonić. Znajdź konia. Mam konia. Czas siać w okolicy. W okolicy był chyba punkt. Odpicuj szkarę. Może mi teraz ocalić skórę. O kurde, na wilku mnie goni. Nie, błagam. Nie no, tak to ja ich nie zgubię. Zgubiłem ich, czas odwiedzić Łapignata. Ta gra jest głupia. Mamy bomby. Łapignat Wielki, jak przypuszczam. Bomby robią boom. Sam sobie zrobisz boom, czy mam ci pomóc? Doskonale. Dobra, on się sam tymi bombami wydupi. Zjeb. Ajajaj, albo ja się nimi wydupię, też jest taka opcja. Uff, dobra. To już wszyscy, teraz muszę wziąć trochę saletry. Następny przystanek, dom Grindalfa nad jeziorem. Ty, wozem mogę, zoba. O, a cóż to tutaj? Stajnie, zwierzęta pozostawione w nich zostaną dostępne we wszystkich swoich stajniach na mapie. System stajni nie jest dostępny w wersji demonstracyjnej. Aha, okej. Okay. No dobra. System stajni, normalnie. Więc jednak przeżyłeś i ma materiały wybuchowe. Cudownie, a ja zdołem wyprawić Sycz Godfreyowi godny pogrzeb. Zawsze lubił sobie w tym jeziorze popływać, więc pomyślałem... O, dawnośmy się nie widzieli, Grindalfie. Przychodzę do tego naszego małego bohatera. Podobno zabił Łapignata Wielkiego. No dobrze, macie mnie. Jestem gotowy na wszystko. Świetnie, świetnie. Straż, dziękuję ci za ofiarną pomoc. Tak, Łapignat wspierał prawo i porządek, ale nie da się zaprzeczyć, że był też poszukiwanym przestępcą. Bo widzisz, prawo i porządek to nigdy nie jest prosta sprawa. W nagrodę dostaniesz drobne zaklęcie, kiedy z jakiegoś powodu będzie cię ścigać straż. Po prostu pomachasz zwojem, wypowiesz magiczne słowo, a chłopaki będą cię ścigać mniej gorliwie. Przyjaciele straży, na przykład ty, mogą takie zwoje kupić w zwykłych sklepach z magią. Pieniądze idą do nas w słusznej sprawie. To mi podejrzanie przypomina łapówkę. Dla ciebie to łapówka, dla nas to magia.
Do zobaczenia na drodze. Ja dole, jakie dialogi. Okej. Okay. Podnieś zwój. Użycie karty Złoty Spokój powoduje obniżenie poziomu pościgu straży o jeden poziom. Karty można kupić u przydrożnych handlarzy magią. Cholerny padalec, zobacz jak nisko upadło to nasze królestwo. Skoro cię już zauważył, będziesz potrzebował szybkich koni. Mam tu starą stajnię, możesz z niej skorzystać. Wrócę do domu przygotować fajerwerki, to będzie pamiętna noc. Rakiety gotowe, śliczne, prawda? Jeszcze tylko jedno i będziemy gotowi. Potrzebujemy asystenta. Gdzie go niby znajdziemy? Już go znalazłem. Chwytaj ten zwój i naucz się zawartości na pamięć. Zaklęcie kuli ognistej, tak mi ufasz? Pamiętasz, jak kiedyś włamałem się do twojej pracowni? I zażarłeś wszystkie świeczki. Tak, chłopcze, ostatnim razem przesłała cię do mnie twoja własna głupota, ale tym razem przeznaczenie. I tak tego nie zrozumiesz. Dobrze, zobaczymy, czego się nauczyłeś. Podpal ten stopek siana. Okej. Okay. A, mogę to przypisać, to czekaj. C pod Z, pod X. Czekaj, pod C wolę mieć złoty spokój, pod X mogę, wolę mieć to i tak będzie git. Kurde, fajnie się czaruje w tej gierce. Uś. Dobrze, dobrze, czas na coś ciekawszego, chodź na tę polankę, o tam. Ośmielony znajomością zaklęcia kuli ognistej, nasz bohater znalazł się nagle w magicznym kręgu, z którego nie mógł się wydostać. Kątem oka dostrzegł stracha na wróble i jeszcze jednego. Nic takiego, powiadacie. Ale strach nagle się poruszył. To co, mam je rozpieprzyć kulami ognistymi? Tak, nasz bohater stawia czoło straszliwym strachom na wróble i wychodzi z tego zwycięsko. Kurwa. Nie, iść. Kurwa. Rościzna. Rościzna, mówi bohater, rozkoszując się zapachem spalonej słomy. Milczący las z początku nie reaguje. Coś się porusza w mroku pomiędzy pniami drzew. Co strachy na wróble robią w lesie? Coś się porusza w mroku między pniami drzew. Może się wreszcie łaskawie przymkniesz. Już tu są. Jak V-Rising. Nasz bohater jest zdesperowany. Wcale nie. Może ta próba już nigdy się nie skończy. Może już na zawsze utknął w lesie pełnym krwiożerczych strachów na wróble. O, genialne. Tylko sobie posłuchaj. W lesie pełnym krwiożerczych strachów na wróble, gdzie tu sens? Ach tak, bohater zdaje sobie sprawę z okrutnego absurdu swego położenia. Tym razem są szybsze i wiedzą, czego chcą. Zaciska zęby i szukuje zaklęcie. O, nie tam. Ej, uniki robią, zoma. To by było na tyle. To by było na tyle? Tak, to było na tyle. Czyli nie ma zakończenia, bohater nie ratuje lasu czy coś? Historia dopiero się zaczyna, a ty już chcesz zakończenie? Musisz się nauczyć cierpliwości. Wracaj tu. To teraz jestem magiem renegatem, tak? O, ty obiecaj, że na pokazie nie będziesz żartować, dobrze? Wsiadaj na wóz. Jedziemy na główny plac. Po drodze zrobimy zakupy. Jakie zakupy? Zobaczysz. Spójrz, sklepik z magią. Masz tu kilka monet i kup trochę zwojów z zaklęciami. To magowie kupują zaklęcia? Myślałem, że je rzucają siłą woli. W byciu magiem najważniejsze jest to, żeby wiedzieć, kiedy można unikać wysiłku. I unikać go, kiedy tylko się da. Bo po co pracować, jak można kupować? Ściana ognia, udurzenie mrozu, udurzenie siły. Kupuję. Udurzenie siły, kozak. Chociaż ściana ognia też fajna. Kupuję wszystko, bo mnie stać. Dobrze, to ważna lekcja. Możesz sobie zatrzymać te zwoje. Co ta baba robi, ty? Co tu się dzieje? Strasznie byś chciał wypróbować te zaklęcia, co? Wiedziałem. Ja nic nie mówiłem. O, nie ma się czego wstydzić. Też kiedyś byłem młody, chyba. Po prawej stronie drogi ma obóz, banda rzeźmieszków. Jeśli chcesz, możesz dać im lekcję dobrych manier. Wstańcie, głupcy. Mogę to ten? Przypisać sobie ścianę ognia pod V i uderzenie mrozu pod C. O.
O, w ten sposób. Okej, rozumiem. A spróbujmy teraz taką sztuczkę. Czekaj, bo tu monetka jeszcze. Zajebiste ten krąg ognia. Nie. O, najgorzej. Zaklejnowałem się o głupi płot. Czemu nie mogę tego? Czemu je? A, w ten sposób, dobra. Po prostu długo trzeba. Gdzie ten Gandalf poszedł? Nie mam pojęcia. Gandalf piechotą idzie f***ony. Jaki klimacik, jak tu się wjeżdża. Ohoho. Teraz posłuchaj. Ustawię tu kilka rakiet, musisz je zapalać w trakcie mojej opowieści. Po prostu puszczaj na nie kulę ognia. Drodzy przyjaciele, w tę noc wspominamy naszą przyszłość i cieszymy się naszą przyszłością. Witajcie w ostatni wieczór festiwalu Wybrańca. Liczne są stwory chaosu, ale od wieków powstrzymuje je pewien królewski ród. Dobrze go znacie, jesteście jego poddanymi, jego mięśniami i ścięgnami. Ród, który ochrania zamek w tym mieście i jego najspalniejszy skarb rosnące w nim od niepamiętnych czasów białe drzewo. Pamiętacie, jak pokolenie temu paszcza plugastwa otworzyła swoje krwawą otchłań i wypluła z siebie wściekłego smoka? Prakszona zębonośce syna gromu. Pamiętacie, jak najszlachetniejszy z królów usłyszał zew swoich przodków, starał się z plugawym gadem i postanowił złożyć swoje życie w ofierze, aby ochronić drzewo? Mówię wam, jego ofiara nie była daremna. Oto nadejdzie ktoś, kto ochroni drzewo. Dźwięk jego kroków niesie się w powietrzu tej nocy. Jest już blisko. Może właśnie w tej chwili wybraniec kroczy wśród nas. Już niedługo, niedługo stawi czoła smokowi, a wtedy... Zaraz, krew? O cholera. Musiałem... O nie, wszyscy zginiemy. Co ten Gandalf? Co tu się do cholery stało? Chyba był biedny Sir Geoffrey. Musiałem się spieszyć i... chyba go przez przypadek wsadziłem do rakiety. A pochowałem fajerwerki, nie osądzaj. Ja pierdolę. Że co? To już koniec. Ludzie rzucą się na zamek i namiestnika. Porządek diabli wezmą. Smok wykorzystał okazję. Wszyscy zginiemy. Sami sobie nie damy rady. Czas na specjalne środki. Potrzebujemy Eliandry. Tej Eliandry? We własnej osobie. Daj mi chwilkę, muszę się umyć. Potem spotkamy się w gospodzie pod gorącym trolem. Musimy porozmawiać. Ja pierdolę. Normalnie. Księcia wsadził w fajerwerek. Ale ta gra. No nieźle. Powiem tak, pod względem walki trochę mi przypomina V-Rising. Humor naprawdę z jajem zrobiona, nie? Te dialogi takie, no śmiechłem wiele razy. Fajna, luźna, taka fantasy komediowa gierka. Jak ktoś lubi te klimaty, to uważam, że jak najbardziej zasługuje to demko do tego, żeby przekonwertować je na wishlistę. Nie wiem, kiedy gierka wychodzi. Zobaczmy sobie. 2024, czyli nie wiadomo, ale pewnie niedługo. Ja dodaję do listy życzeń. A jak wam się podobało, to łapa w górę oczywiście i dajcie znać w komentarzach, czy też być może wyląduje to na waszej liście życzeń. I jak powoli się już zbliżamy do końca naszej serii demek gier dnia jutrzejszego, to możecie powiedzieć, jakie gry odkryliście przez to, że ja je odkryłem na swoich filmikach na YouTubie. No. Pasuje robota. Dobre demko, znowu się pozytywnie zaskoczyłem. Naprawdę.